Ćma, ćma, ćma spragniona, nader nietypowa, bardzo wyjątkowa, wolna, 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 wolna. Ona lubi spijać woskowinę z ludzkich uszydeł, a już zwłaszcza z chłopców uszydeł. Woskowina, woskowina, nektaryczna, apetyczna, woskowina to dla niej przysmak. Ćma odwiedziła chłopczyka, śpiącego w domku chłopczyka. Chłopczyk kochany spał, 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 bo już na spanko był dobry czas. Chłopczyk ten miał 16 lat, od kilku godzin już on spał, od kilku godzin smacznie spał. Ćma odwiedziła chłopczyka, w jego uszkach była woskowina, w jego uszkach była woskowina. Nektaryczna, pyszna, pyszna, nektaryczna, apetyczna, bardzo pyszna, znakomita. Ćma wystawia gębowy aparat, aparat, aparat liżąco-ssący, wcale, wcale, wcale nie gryzący, ani w ogóle nie kłujący, ani w ogóle nie kłujący, lecz woskowinę wchłaniający, pyszną woskowinę zasysający, smaczną woskowinę pobierający. Ćma, ćma, ćma spragniona, nader nietypowa, wielce lubi pić woskowinę, woskowinę z ludzkich uszydeł, woskowinę z ludzkich uszydeł. Aktualnie o nas się bardzo łapczywie ona pobiera, pobiera woskowinę z uszu młodzieńca, z uszu młodzieńca. Wiele substancji zasała, a tu nagle jasna lampa, a tu nagle jasna lampa, zapalona nocna lampka. Chłopczyk lampkę zapalił, on się nagle przebudził, bo zaswędziały go uszki, bo zaswędziały go uszki.